jak ja widzę, jak na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych oni wrzucają taką informację, że 15 października są wybory, że idziemy na wybory, że musimy głosować, nawet jeżeli oni nie są zaangażowani na co dzień w te rzeczy polityczne, to cieszę się, że oni realizują zadanie domowe. Jeszcze jest to, żeby nie wkuwać jakichś rzeczy z ilu reprezentantów składa się Izba Wyższa, Niższa, bo tego można, to można znaleźć w podręczniku, ale żeby wiedzieć, czym się różni system prezydencki od półprezydenckiego, od kanclerskiego, jak się to ma w stosunku do nas w Polsce. Demokracja to coś więcej niż tylko wybory. Nie chodzi tylko o to codzienne działanie, ale zanim do niego się przygotujemy, jako świadomi obywatele, pomaga nam w tym szkoła. No właśnie, czy szkoła tym naprawdę pomaga? Dzisiaj o to zapytam Magdalenę Wieczorek, nauczycielkę WOS-u historii i teraźniejszości z wieloletnim doświadczeniem, egzaminatorkę maturalną i radną miasta Katowice, która jest od lat zaangażowana w edukację młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwsze, Agato, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo cieszę się, że spotykamy się w takiej sytuacji, gdzie widzę, że moja praca ma sens, że mogę z Tobą rozmawiać o rzeczach związanych z demokracją, że jesteś świadoma, że chcesz o tym rozmawiać, że masz wiedzę. Cieszę się, że jestem z Tobą. Również bardzo dziękuję i na pewno lekcje tutaj razem, które miałyśmy, były przydatne. Bo właśnie Magdalena Wieczorek była moją nauczycielką, więc tutaj się spotykamy po kilkunastu latach właśnie przerwy na kanale lub bezpośrednio. To tak właśnie, może zaczynając, jak już zapowiedziałam, że będziemy o tej szkole rozmawiać, czego nas szkoła uczy w kontekście konstytucji, państwa, demokracji? Te pytanie, które teraz zadałaś, jest takie pytanie wcale nieproste, bo z jednej strony są oczekiwania, które są wynikające z podstawy programowej. Wiadomo, że ministerstwo przygotowuje dla nauczycieli uczących pewien kanon rzeczy, które powinniśmy, czy nauczyciele uczący tych przedmiotów powinni się tym zajmować. Natomiast z drugiej strony, w moim odczuciu, to bardzo dużo zależy od nauczyciela, w jaki sposób o tej demokracji będziemy z młodymi ludźmi rozmawiać. Wiadomym jest, że taką rzeczą, o której trzeba rozmawiać, należy rozmawiać, jest konstytucja. I mamy tu pewnego rodzaju dysonans, bo z jednej strony mamy dokument, o którym rozmawiamy, a z drugiej strony mamy sytuację polityczną, która pokazuje nam, że nie zawsze, nie w każdej sytuacji ustawa zasadnicza jest traktowana w sposób taki bardzo poprawny. No i tutaj zaczyna się dyskusja z młodymi ludźmi. Pani profesor, a w konstytucji jest napisane tak i tak, pani mówiła tak i tak, a dzieje się tak i tak. Jest to dla mnie strasznie budujące i strasznie ważne, że młodzi ludzie zadają pytania. Bo jeżeli wy zadajecie pytania, to mnie to zmusza do podjęcia merytorycznej dyskusji. Mnie to bardzo cieszy, bo to znaczy, że ja was uczę konstruktywnego myślenia, co jest dla mnie takie bardzo, bardzo ważne. I to jest dla mnie też ważne, bo ja wiem, że dla was te procesy polityczne nie będą obojętne, tylko będziecie w to zaangażowani, bo będziecie mieć na ten temat wiedzę. To wszystko jest na pewno bardzo cenne. Dużo tutaj widzę, też widziałam po prostu jako uczennica w szkole przez wiele lat, bo nie tylko w liceum, że bardzo wiele zależy od podejścia nauczycieli i od tego, w jaki sposób oni będą działać podstawą programową i w jaki sposób będą się starać wytłumaczyć to wszystko, co tak naprawdę jest w podręcznikach, bo wiadomo, że można w mniej i bardziej kreatywny i ciekawy sposób. Co w tym momencie jest w podstawie programowej, jeśli chodzi o te przedmioty dotyczące wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości? Czego my możemy się w szkole dowiedzieć w kontekście przygotowania do bycia świadomym obywatelem? W
Jeżeli chodzi o podstawy programowe, to tak naprawdę podstawa programowa ma być dla nas, nauczycieli, tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wskazówką, drogowskazem. Oczywiście realizujemy ją. Co ciekawe, kiedy niedawno była taka wielka dyskusja wokół podręcznika do HIT-u, na pewno pamiętasz. Tak. To my jako nauczyciele możemy uczyć przedmiotu w oparciu o podstawę programową, ale nie mamy obowiązku, nie jest to nigdzie zapisane w przepisach, w ustawach, że my mamy obowiązek korzystać z podręcznika. Tak naprawdę podręcznik to jest taka rzecz, która nauczycielowi pewne rzeczy ułatwia. A jeżeli ten podręcznik nie jest podręcznikiem, który spełnia moje oczekiwania, co więcej, budzi moje kontrowersje, to teraz ode mnie zależy, jakie materiały ja dla tych młodych ludzi przygotuję, żeby z nimi popracować. O czym rozmawiamy? Społeczeństwo obywatelskie, nieposłuszeństwo obywatelskie. Świetnym przykładem tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, o którym rozmawialiśmy ostatnio, były marsze, które się odbywają na ulicach miast. Bo jeżeli mówimy, że nieposłuszeństwo ma mieć charakter pokojowy, w myśl szczytnej idei, tak, z gotowością poniesienia kary i z tymi wszystkimi cechami, to kiedy pytałam o przykłady, o takie klasyczne przykłady, to oczywiście Martin Luther King, natomiast jeżeli słyszałam te przykłady marszów, to ja się z tego bardzo cieszyłam, bo to znaczy, że jakby młodzi ludzie zrozumieli, jaki jest mechanizm. Rozmawiamy o wyborach, tak? Rozmawiamy o wyborach bezpośrednich, pośrednich, porównujemy systemy polityczne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii, w Niemczech, czego oczywiście młodzież nie lubi, ponieważ to się bardzo mocno miesza i najważniejsze jest to, żeby nie wkuwać jakieś rzeczy z ilu reprezentantów składa się izba wyższa, niższa, bo tego można, to można znaleźć w podręczniku, ale żeby wiedzieć, czym się różni system prezydencki od półprezydenckiego, z kanclerskiego, jak się to ma w stosunku do nas w Polsce. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby też rozumieć bardzo dużo czasu na WOS-ie i na HIT-cie poświęcam dyskusji, bo ja uważam, że w trakcie takiej dyskusji bardzo dużo rzeczy, do bardzo wielu ważnych wniosków można dojść. Czasami, ja powiem tak, ja czasami też mam taką sytuację, ja mam swoje poglądy, no bo trudno, żeby jako radna określonego ugrupowania nie mieć swoich poglądów, tak? I teraz, kiedy na sali znajdują się osoby, które mają zupełnie inne poglądy niż ja, to ja zawsze tłumaczę, że w tej sali, pamiętasz, w 14, każdy ma prawo do swoich poglądów, ale pod jednym warunkiem, że potrafi merytorycznie je uzasadnić, że absolutnie nie argumentujemy nie bo nie, tak bo tak, nie bo to jest moje zdanie, ja tak myślę, kropka. Jeżeli jesteś w stanie zatem podać merytoryczne argumenty, to ja absolutnie nigdy nie oceniam za poglądy polityczne, ja to zawsze młodzieży mówię, tylko oceniam za umiejętność argumentowania swojego zdania. Nawet jak to zdanie jest bardzo odmienne od zdania większości klasy, od zdania mojego. No bo chyba na tym, może nie chyba, na pewno na tym polega budowanie świadomego społeczeństwa. A młodzi ludzie czasami nie mają możliwości podyskutowania. Ja wiele razy słyszę po lekcjach, że jak super, że u pani można porozmawiać. Jak super, że nikt się z moich poglądów nie naśmiewa. Jednak klasa miała rację. To, co sądziłem o marszach równości, było bez sensu. Ma pani rację, bo tolerancja to jest zupełnie co innego niż to, o czym ja dotychczas myślałam. Czy myślałam. Naprawdę bardzo często ci młodzi ludzie wychodzą z jakimiś głębszymi przemyśleniami. To, co mówisz, pokazuje, że ogromne znaczenie ma tak naprawdę praktyka, podejście nauczycieli, ale także uczniów i uczennic do tego, jak będzie wyglądała ta nauka i że możemy wychodzić z tych utartych schematów i tak naprawdę z tych stereotypów bardzo często w jakiś sposób myślimy o szkole, że on nam się kojarzy tak stricte z ławkami szkolnymi i właśnie tylko
podręcznikiem. A czy szkoła, jeśli mówimy tutaj o tej praktyce, ma możliwość właśnie też uczenia poprzez praktykę, nie tylko już na sali lekcyjnej, albo właśnie w ramach nawet lekcji, tego, jak potem wygląda to życie jako obywatel, obywatelka, czy na przykład w szkole mogą się odbywać jakieś wybory, w jaki sposób one są organizowane? Uważam, że to wszystko też zależy, tak jak powiedziałaś, od nauczyciela i na pewno od dyrekcji. Ja mam takie szczęście, że mam dyrekcję z taką bardzo otwartą głową, taką dyrekcję, która jest otwarta na różnego rodzaju projekty działania i ja mogę powiedzieć o konkretnych przykładach, bo chyba tak najlepiej by było. Mm-hmm. Po pierwsze, kiedy ja prowadzę swoje lekcje, to jeszcze uczę takiego przedmiotu, który jest takim autorskim pomysłem w mieście Katowice. Również w tym pomyśle współuczestniczyłam, to jest edukacja regionalna. I to jest bardzo takie dające dużą przestrzeń do jakiejś działania. Ja na przykład jako nauczyciel zabieram młodych ludzi tak, jeżeli tylko mogę, na wycieczkę, jeździmy na wycieczki do Sejmu. Jeżeli tylko jest taka możliwość, to zabieram ich na przykład na lekcje edukacji regionalnej do sali sesyjnej, do miasta Katowice, a lokalizacja naszej szkoły sprzyja temu, tak. Jeżeli tylko możemy, chodzimy na, obserwujemy rozprawy w sądach i rejonowym, i w sądzie okręgowym, dzięki uprzejmości pracujących tam, prawda, sędziów, którzy zazwyczaj nas zapraszają. Chodzimy rozmawiać do sali Sejmiku Śląskiego. Ja osobiście na lekcje zapraszam posłów, senatorów, eurodeputowanych z różnych ugrupowań politycznych. Takim najbliższym człowiekiem, o czym na pewno wiesz, z którym współpracuję i który jest dla mnie na pewno autorytetem, mentorem, to jest pan dr Jan Olbrych, który jest dla mnie człowiekiem, który naprawdę merytorycznie jako burmistrz, jako pierwszy marszałek województwa śląskiego jest takim świetnym przykładem pokazywania, że taką karierę polityczną można budować od samorządu przez kolejne szczeble. Ja się strasznie cieszę, Agata, po pierwsze, że ty tutaj jesteś i rozmawiasz ze mną o polityce, bo ty jesteś moją absolwentką, więc ty jesteś genialnym przykładem. Strasznie się cieszę, ponieważ w Radzie Miasta Katowice w ławkach radnych siedzi ze mną dwóch moich absolwentów. Co ciekawe, oni są zupełnie w innej opcji politycznej niż ja, ale wcale nam to nie przeszkadza w tym, żeby bardzo konstruktywnie współpracować w ważnych dla mieszkańców Katowic sprawach. Bardzo się cieszę, ponieważ mój absolwent przez pewien okres czasu był asystentem pana doktora, pana profesora Buzka. Mój absolwent przez pewien czas był również na stażu właśnie w tym roku kalendarzowym w Parlamencie Europejskim, gdzie mógł poznać wszystkie działania, zresztą Bruno, z którym miałaś okazję rozmawiać, Parlamentu Europejskiego. Mój absolwent był przez pewien czas asystentem pana profesora Balcerowicza. Także jeżeli ja tych młodych ludzi widzę, o, moja absolwentka, moja pierwsza w historii mojego życia, pracy w Mickiewiczu, absolwentka Ewelina Kosełka-Pasja jest świetną redaktorką Radia Katowice, która zajmuje się przede wszystkim wiadomościami politycznymi. Więc kiedy ja spotykam tych młodych ludzi, którzy robią coś, a nawet jeżeli nie są zaangażowani w życie polityczne, a jak się zaczyna okres wyborczy, a to się właśnie stało zupełnie niedawno, jak ja widzę, jak na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych oni wrzucają taką informację, że 15 października są wybory, że idziemy na wybory, że musimy głosować, nawet jeżeli oni nie są zaangażowani na co dzień w te rzeczy polityczne, to cieszę się, że oni realizują zadanie domowe. Bo moje zadanie domowe, zresztą pamiętasz, na lekcjach historii WOS-u, to jest bez względu na poglądy polityczne, na zadanie domowe, chodzicie na wszystkie wybory, na wszystkie referenda i żeby później móc krytykować czy mówić o czymś, no to na te wybory należy chodzić. Rozmawiałam z moją sąsiadką wczoraj,
która mówi, właśnie nie z sąsiadką, tylko z taką znajomą, która mieszka w mojej miejscowości w województwie śląskim i która mówi tak, a ten nasz wójt jest beznadziejny, już trzecia kadencja, on nie zrobił tego. A ja mówię, a głosowałaś na niego? Ona mówi, nie, bo nie byłam na wyborach. A mówię, a kto jest radnym z twojego okręgu wyborczego? Dziewczyna w moim wieku, kto jest radnym? Bo skoro mówisz, że masz taką drogę zaniedbaną, zwróciłaś się do radnego o pomoc? No bo ja bardzo często jakieś telefony, jakieś interwencje podejmuję, bo mnie bardzo cieszy, jeżeli ja realnie widzę, że jest plac zabaw, że jest naprawiony chodnik, że coś dobrego się podziało, że stypendia są dla uczniów w Katowicach, że są dopłaty do żłobków. Ja się cieszę, że ja mam realny wpływ na to, co się dzieje. Skoro moja znajoma nie zna swojego radnego, do kogo ona może mieć pretensje? Chyba tylko do siebie. Mhm. No tutaj nic innego, tylko się zgodzić, bo rzeczywiście też radni, czy to dzielnicowi, gminni, powiatowi i tak dalej, są po to, żeby nas reprezentować i bardzo często, chociaż niestety nie zawsze, to są osoby, które są otwarte, do których się można zgłaszać w konkretnych sprawach i rzeczywiście zmieniać tą najbliższą okolicę, bo jak się okazuje, w praktyce jest to bardzo często dla nas niezwykle istotne. A jeśli chodzi o te przykłady ze szkoły, no to sama pamiętam właśnie, czy to spotkania z różnorodnymi osobami, które odbywały się w liceum, już niekoniecznie tylko z praktykującymi politykami, ale także z innymi osobami. W sądzie i w Sejmie też byłam w ramach różnych wycieczek, zresztą nie tylko. I to są wszystko rzeczy, które tak naprawdę zostają, bo pozwalają poszerzać horyzonty. Oczywiście tutaj niezwykłym plusem było to, że szkoła, w której uczysz, a do której ja chodziłam, jest w centrum Katowic, więc ta bliskość wszystkiego tak naprawdę bardzo dużo ułatwiała, bo można było na 2 godzinach polskiego wyjść nagle do kina i zobaczyć po prostu w ramach lekcji jakiś film w kinie studyjnym, bo ten czas wystarczał, bo wystarczyło przejść kilkaset metrów, a nie trzeba było jechać, więc na pewno to był jakiś przywilej. Ale bez nauczycieli, którzy by chcieli też pokazywać świat w różnorodny sposób, na pewno by się to wszystko nie udało, więc tutaj cały czas też wracamy do tego, że tak naprawdę nauczyciele, nauczycielki mają bardzo dużą moc edukacyjną i pokazywania w różnorodny sposób świat uczniom, uczennicom. No i tutaj się chciałam zapytać, czy prawo ci ułatwia to, żeby właśnie korzystać z tego świata, żeby pokazywać w różny sposób, czy nauczyciele i nauczycielki mają jakieś ograniczenia i utrudnienia tego, żeby starać się właśnie realizować według nich po prostu w najlepszy sposób podstawę programową. Tak jak wcześniej powiedziałam, po pierwsze to zależy od dyrektora w pierwszej kolejności, po drugie to zależy od nauczyciela. I może tak, ja się obracam w gronie, w środowisku nauczycieli, którym bardzo się chce, bo ja jestem też ambasadorem Muzeum POLIN dla województwa śląskiego, spotykam się na konferencjach, na różnych warsztatach z tymi ludźmi, którym się chce. Ale muszę powiedzieć, że w naszym środowisku jest taka bardzo, jakby to ładnie powiedzieć, że jakby jesteśmy wszyscy bardzo mocno zmęczeni walką z systemem. To znaczy się, my bardzo chcemy, a cały czas kreuje się taki wizerunek nauczyciela, który jest nieudacznikiem życiowym, ja się z tym nie zgadzam, któremu się nie udało. Ja jak czasami słyszę, a bo ktoś się nie dostał na żadne studia, to poszedł na nauczycielskie i absolutnie się z tym nie zgadzam, bo ja jestem nauczycielem dlatego, że chcę z nim być. Ja skończyłam 2 kierunki studiów, ja tak naprawdę posługuję się też językiem niemieckim, spokojnie mogłabym pracować zupełnie gdzie indziej, natomiast ta moja praca sprawia mi straszną przyjemność. I znam wielu takich nauczycieli, ale ta sytuacja polityczna, od której bardzo trudno jest w tej rozmowie i w tej chwili uciec, to jest taki moment, kiedy ja nie wiem, czy za moment nie podzieje się tak, że jeżeli nauczyciele mojego pokolenia pójdą na emerytury,
to tak naprawdę nie będzie ludzi, którzy mogliby uczyć w szkołach, bo jakby prestiż zawodu nauczyciela. My tak naprawdę zarabiamy najniższą krajową, więc jakby kiedy byłam na wymianie w Szwecji, no bo też takie rzeczy typu Sokrates i tak dalej, to też jest jakby działanie, w które się angażuję, bo w tej chwili robię zjazd Grupy Wyszehradzkiej, jestem właśnie w trakcie przygotowywania wyjazdu 10 uczniów naszej szkoły we wrześniu na Węgry z rewizytą, to kiedy w Szwecji zapytano mnie, ile zarabiamy, no to jak im powiedziałam, to dla nich to było pytanie, było kontynuowane, w tygodniu tyle zarabiasz. Ja mówię, nie, to jest moja pensja miesięczna. Oni mówią, nie, tygodniowa, ty chyba żartujesz. Więc dla nich to, co ja zarabiam w ciągu miesiąca, notabene ucząc, prawda, nie goły etat, tylko dużo więcej, to dla nich to było takie wynagrodzenie tygodniowe. I tu z jednej strony pieniądze, dobra, z drugiej strony takie budowanie wizerunku nauczyciela, który ma 2 miesiące wakacji, który nic nie robi. Prawdę powiedziawszy, no, w lipcu mieliśmy nabór do szkoły, bo pracuję w szkole średniej. W tej chwili już jestem w trakcie załatwiania, ogarniania, wspierania wyjazdu młodych ludzi, gdzie już planuję, bo mam klasę maturalną, że pojedziemy na takie warsztaty maturalne, powtórkowe w marcu, bo przecież nie będziemy powtarzać w szkole, tylko pojedziemy do jakiegoś ośrodka edukacyjnego i tam razem z miłym czasem, w innej atmosferze, w innym środowisku powtórzymy te przedmioty, które będą powtarzać. Wczoraj rozmawiałam z taką osobą, która przyjdzie do mnie na cały dzień takich zajęć coachingowych do mojej klasy, bo ja myślę, że ja muszę ich wzmocnić przed maturą. Chciałabym im dać taki dzień warsztatów, żeby przekonali się o tym, że są dobrzy, że są świetni, że są w stanie, żeby stres ich nie zjadał, żeby nie koncentrowali się na stresie, tylko żeby ten rok wykorzystali jak najbardziej z jak najlepszymi efektami. Natomiast powiem szczerze, tak, prywatnie, jako radna miasta Katowice, jako przewodnicząca Komisji Edukacji, wiosną miało miejsce pewne zdarzenie polityczne, o którym nie chcę opowiadać w szczegółach, które bardzo mocno mnie dotknęło, w konsekwencji czego stałam się ofiarą hejtu. Po raz pierwszy mogę manipulację i hejt omówić na swojej własnej osobie. I to przeważyło, to znaczy to przeważyło we mnie to, bo zawsze wydawało mi się, że trzeba po prostu, trzeba szukać złotego środka. Ale po tym, co mnie dotknęło, ja nie mówię o szkole, tylko o takich sytuacjach pozaszkolnych, na przykład jak rozmawiać z tobą, ja już głośno będę mówiła, że edukacja została zepsuta, że pan minister podejmuje wiele działań, które są szkodliwe dla edukacji. Że propozycja Lex Czarnek, gdzie ja się musiałam tłumaczyć, dlaczego zaprosiłam młodzież do Sejmu, to jest w ogóle paradoksalne, skoro w podstawie programowej mamy wszystkie tematy związane z Sejmem, z Konstytucją, z ich funkcjami, to zabranie kogoś, tak jak zapytałaś w praktyce, to jest chyba najlepszą lekcją, a ja się z tego musiałam tłumaczyć, ja na to już dłużej nie jestem w stanie, ja dłużej nie jestem w stanie udawać, że jest okej, nie jest okej. Natomiast ja zrobię wszystko, żeby było dobrze, żeby młodzież potrafiła podejmować mądre decyzje, żeby potrafiła samodzielnie myśleć i żeby wszystko było zgodne z podstawą programową. To, co jakby pod koniec mówisz, jest na szczęście chociaż trochę budujące, to jak wygląda sytuacja nauczycieli, nauczycielek, niestety w tym negatywnym sensie, to też wiem z domu, bo moja mama zmieniła już lata temu laboratorium chemiczne, właśnie ta salę lekcyjną. No i mam wrażenie, że ten powód tego, no to była głównie pasja i chęć nauczania młodych ludzi, bo też widzę bardzo często, jak się czy to odbija od ściany, czy po prostu jest jej trudno, zwłaszcza w walce ze stereotypami, bo nie pamiętam tak naprawdę tego, żeby kiedykolwiek pracowała, czy to tylko 18 godzin w tygodniu, czy żeby miała pełne 2 miesiące wakacji, więc w praktyce to nigdy tak niestety nie wygląda.
No i myślę, że warto o tym też głośno mówić, no bo szkoła to tak naprawdę jest połączenie uczniów, nauczycieli, rodziców i ma bardzo ważną rolę edukacyjną. No i myślę, że taką podstawą powinno być to, że tam są osoby zaangażowane, którym się też chce, no i niestety sytuacja polityczna może to utrudniać. Mam nadzieję, że nie uniemożliwiać. Ja uważam, że absolutnie będę robiła wszystko, co w mojej mocy, ponieważ jeżeli, sama wiesz, jeżeli ty robisz, ty rozmawiasz i lubisz to robić, to będziesz to robiła z zaangażowaniem. Mm-hmm. Tak? Ja się cieszę, że mój mąż wspiera mnie, że mój mąż mnie rozumie. Ja zauważyłam, że na jakichś imprezach rodzinnych, kiedy słyszę to, co ty przed chwilą powiedziałaś, to nie ja muszę cokolwiek mówić, tylko to mój mąż, który obserwuje to z boku, zaczyna tłumaczyć. Robię teraz z trzema kolegami, z czego dwóch z nich jest nauczycielami. Mój pies. Robię koncert, to się nazywa Amfirock Festival, to jest druga edycja. Pierwsza edycja była Katowice przeciwko przemocy. Teraz mamy pokój, wolność, tolerancja. I zadzwoniłam do asystenta pana profesora Buzka, czy zechciałby być panelistą. Mamy Kasię Stachowicz, która założyła fundację, która podjęła decyzję o tym. Sama walczyła z rakiem piersi, nazywana jest polską Angeliną Joy. Mamy tam osobę niewidzącą, pana Sebastiana Grzywacza z Warszawy, który mimo tego, że nie widzi, świetnie sobie radzi w życiu, jeździ samochodem. Mamy tam i zaprosiłam też jako panelistę pana profesora Buzka. Dzwoniłam do pana, do asystenta i on mi powiedział tak, że ja zrobię wszystko, żeby pan profesor był u was na tym wydarzeniu, dlatego, że podziwiam was, że wy jako trzej nauczyciele, że wam się jeszcze chce, że w tej sytuacji, która jest, że wy to robicie, że chcecie mieć panel, że chcecie mieć warsztaty, że zapraszacie wykonawców, że wam zależy, że wy już myślicie o trzeciej edycji na 2024. Wy tak naprawdę w tej sytuacji powinniście odpuścić i po prostu czekać, co się stanie. No nie, my tak nie potrafimy. Ja się w ogóle w Radzie Miasta znalazłam przez przypadek. Mianowicie z listy wyborczej zrezygnowała jakaś pani i w związku z tym, że były parytety, są parytety, poproszono mnie, czy zechciałabym na miejscu 9, czyli takim miejscu w ogóle dziwnym, niewybieralnym, zastąpić tą panią, bo ona zrezygnowała. Ja ją zastąpiłam, co ciekawe, może nie od razu, bo zrobiłam pierwszy wynik pod kreską, potem coś się zmieniło, jedna z tych osób, która zdobyła mandat, została wiceprezydentem i zgodnie z prawem pojawiła się propozycja, żebym została radną. Strasznie się ucieszyłam i oczywiście tą rękawicę podjęłam, ale potem, bo to były 2 lata kadencji, ale potem po tych 2 latach zaczęło mi to sprawiać i to dzisiaj sprawia mi tak dużą przyjemność, że ja absolutnie nie chcę być traktowana parytetowo, suwakowo. Ja bardzo lubię i sprawia mi to straszną radość. Jest to dla mnie wyzwanie, żebym mogła to dalej robić. Więc i szkoła, i rada tak naprawdę pozwalają mi się realizować, więc jakby ja staram się na te wszystkie niedoskonałości tego zawodu nauczycielskiego nie patrzeć, bo gdybym, tak jak ty powiedziałaś, szukajmy optymistycznych rzeczy. Mm-hmm. Ja się cieszę też, że mam panią dyrektor z bardzo otwartą głową. Panią dyrektor, która stoi murem za nauczycielami, murem za młodzieżą, która wie, że takie aktywności jak Katmun, tak, symulacje obrad ONZ-u, Parlamentu Europejskiego, to są rzeczy, które dają tak zwane umiejętności miękkie. No a my tych umiejętności miękkich potrzebujemy bardzo. Jeśli chodzi o te umiejętności miękkie, to też jest jedna z rzeczy, którą pamiętam właśnie ze szkoły, że na WOS-ie powiedziano mi akurat nie z tobą, ale na innym,
że bardzo warto jakby rozwijać te umiejętności miękkie, bo one mogą być w dużej mierze kluczowe, zwłaszcza jeśli się nie chcemy zajmować zawodami jakimiś związanymi z inżynierią i tak dalej. No ja już wtedy wiedziałam, że na Politechnice nie wyląduję, więc rzeczywiście tutaj te umiejętności miękkie pozwalają rozwijać szereg kompetencji. No i po części dzięki szkole też je rozwinęłam, ale między innymi dlatego, że szkoła mi je pozwalała rozwijać poza właśnie salą lekcyjną. Więc to wszystko jest bardzo istotne, żeby mieć otwartą głowę i pozwalać też uczniom i nauczycielom na samorealizację i rozwój, nie tylko w kontekście bycia świadomymi obywatelami, ale też już szerzej. Bo ja jeszcze tutaj pozwolę sobie dodać, że ja też mam takie trochę podejście bardzo niepopularne niestety, bo jeżeli położę na wagę obecność na lekcji, napisanie sprawdzianu, z spotkaniem się z jakąś osobą, ważną osobą pełniącą funkcje publiczne, ja tutaj nie chcę podawać przykładu, czy jeżeli koncert charytatywny położę na wadze, a położę sprawdzian, to u mnie zawsze ta działalność taka pozaszkolna daje więcej umiejętności, bo na ten sprawdzian ten młody człowiek nauczy się. On się tego nauczy, on otworzy internet, on sobie sprawdzi, a czegoś nie będzie wiedział. Najważniejsze, żeby wiedzieć, gdzie poszuka. I tak naprawdę bardzo nie lubię wystawiać ocen. Bardzo nie lubię, bo tak naprawdę ta ocena... Inaczej, mogłabym być nauczycielem, który wszystkim postawi szóstki, bo dla mnie ważniejsze jest to, że ten młody człowiek ma umiejętność, umie tego poszukać, umie uargumentować, tak? Jeżeli nie zna jakiejś daty, może sobie ją znaleźć. Wiadomo, że matura rządzi się swoimi prawami i tak zrobić nie mogę, chociaż znam nauczycieli, znam taką nauczycielkę geografii, która pracuje też w jednej z miejscowości na Śląsku, która w szkole średniej przez 2 lata nie stawiała żadnych ocen. I tylko na koniec roku szkolnego prosiła, żeby młodzi ludzie sami się ocenili, żeby sami wystawili ocenę. I co ciekawe, ten eksperyment trwający 2 lata, to jest tacy młodzi ludzie, którzy w tym roku zdawali maturę. Właśnie z geografii. Co ciekawe, oni tą maturę naprawdę zdali świetnie. Czyli to, że ta koleżanka przez 2 lata ich nie oceniała, absolutnie nie wpłynęło na to, jak oni zdali maturę. I dla mnie to jest takie szalone, ale rzecz, którą kiedyś chciałabym spróbować. Jeżeli będzie taka możliwość, to ja bym też chciała zaryzykować. To chyba trzymam kciuki za tę próbę, bo jakbym miała nie być oceniana, to sama bym chętnie się cofnęła do szkoły i zobaczyła, jak to jest, bo mam wrażenie, że właśnie to, co najbardziej negatywnie generalnie z mojej edukacji wspominam, to ten przymus wpisywania się właśnie w te ramy i po prostu ta bardzo duża liczba tych wszystkich ocen, o które potem trzeba walczyć i trzeba właśnie się uczyć i tak dalej. No i żeby tak odbić piłeczkę, to co najlepiej wspominam, to właśnie ten czas, który był mi dany, żebym mogła się rozwijać w taki sposób, w jaki chcę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że kończymy pomimo wielu też tak naprawdę negatywnych momentów, jednak takim pozytywnym akcentem, energią i chęcią tak naprawdę walki o lepszą edukację w przeróżnym kontekście młodych Polek, młodych Polaków. Ja bardzo dziękuję Ci, Agata, za zaproszenie. Bardzo dziękuję za rozmowę i z całą pewnością nie odpuścimy, bo 15 października idziemy na wybory. Właśnie. Mam nadzieję, że zadanie domowe odrobicie dobrze i że pójdziecie głosować, że wszyscy pójdą do urn bez względu na poglądy polityczne. Natomiast to, że ja mówię, że dobrze by było rzucić tą szkołę, to ja sobie tylko tak mówię, bo ja kocham swoich młodych ludzi, bo ja kocham swoją pracę, bo ja lubię to, co robię i do zobaczenia przy urnach. Do zobaczenia przy urnach. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.